Dzień dobry, kolejny przygody, kolejny odcinek, moi drodzy, z namalowanego świata. Dokładnie. I padli. Stary i młoda tutaj padli. Tak. Nie ma już Fridy. Nie ma już. Porobieni. Teraz ja odkryłem, moi drodzy, pewien myk. Mianowicie dupnąłem w most, ale most, moi drodzy, był leciutko naruszony przez ząb czasu i niską temperaturę, przez co most rozdupcył się. Teraz jest pytanie, czy jakbym z drugiej strony też rozdupcył most, to zszedłbym też? Chyba nie. Zaraz zobaczymy. Tu nie? Uwaga. Aha, świetnie. Czyli zejście mostem. Dobrze, ale to spoko. To ja sobie tutaj wezmę, o. Usiądę, wstanę i most sobie, moi drodzy, most się naprawi. Usiądę, przeteleportuję. Nie, trzeba chyba, żeby się tak przeładowała gra, mi się wydaje. Albo muszę zginąć. To ciekawe. Nie. Tu trzeba iść w dół. Uwaga. Dobra, gdzie my musimy iść? Na pewno zejść. O, albo tu? Ty, poczekaj, bo tu może jakiś skrócik jest. Ty, moment. Abym takiego skróta dupnął. Pff. O kurwa, ale skrót. To nie skrót był. A oni z łuku będą strzelać. Uff. Dobra. Jest ognicho. Nice.
Nie, no tutaj... Dobra, tu jest zamarznięty krab. Z zamarzniętym jeszcze nie walczyłem. Oho! I jeszcze coś, tu jest więcej krabów. To chyba to samo po prostu będzie. Krab krabowi jest taki sam. Krab krabowi jest równy, tak mi się wydaje. Dobra, gdzie jest ten lodzik? Idziemy dalej. A właśnie, bo ja tytuł mam. Ja muszę ten tytuł zmienić. Zaraz zmienię na streamie. A kurwa, drzewo. Już zmienię tytuł. Dobra. Zmieniłem tytuł na Twitchu. A to takie drzewko. Ale kurwa! Nie oszukuj, koleżanko. Ty masz za długie patyki. Ty, a może tutaj są poukrywane jakieś ściany? Ty, bo te drzewa się mogą poruszać, no tak. I teraz tak, tu jest i w lewo, i w prawo. Jezu, stara, zamknij dupę! Jest. No kurwa mać. Patrz! Stara oszalała. Koleżanko. Tam za nią jest jakiś przedmiot. Nagłe zamrożenie. Dobra. To chyba tyle, tak? Tam się szło tylko po to. Dobra. Jezus, nie wytrzymam. Wszystko do seksu sprowadzacie. Oszalała baba, bo dawno nie była bzykana. Znaczy... Z punktu naukowego to ma dużo uzasadnienia, ale bez przesady. No, dawać. Czy tu będzie boss, czy jeszcze nie? Tu na razie stary jakiś wstał z wilkiem. O! Stróż grobu czempiona. A, wilka nie można namierzyć. A, można! A, Wataha.
wielki wilk! Cieszę się, że jesteś. Alfif jest szefem od 31 miesięcy. O kurwa, wilk! Co to się stanęło? Nigdy nie pytałem, to zapytam, kiedy to. O, dzięki bardzo za subskrypcję, panie Alfif. Czy to ten słynny wilk? Młody wilk? Ale loda robi. To jest ta Wataha? To jest ten Wardenga cały? Nie wiedziałem, co robi. Kolego, nie ze mną takie numery. Teraz już będę wiedział. Wardęgę to ty szanuj, ujawnił Pandora Gate, a ty co zrobiłeś pożytecznego? Kupę dziś zrobiłem rano. To było pożyteczne, no. Bo dzięki temu miałeś co jeść. Poszło to normalnie rurami do ciebie, nie? I na talerzu potem cyk, nałożone na obiad. Z tym gościem tak trzeba. To jest jedyna słuszna odpowiedź. Czyli po zabiciu wilków spada ten gnój. Dobra, to teraz już będę wiedział. Dwa ataki robi. Za pierwszym. Musimy poczytać o tym wilku coś więcej. Czyli ma coś wspólnego z Sifem. No miecz jest ewidentnie wbity przy pomniku, tak jak... poczekajcie. Coś dostałem od niego. Co tam, co tam, co to? Waleczne serce, moi drodzy. Broń, którą niegdyś nosił czempion rozgrywki nieumarłych. Adichor jest szefem. Jest to specjalny zestaw miecza o szerokim ostrzu i lwiej tarczy. Czempion walczył niestrudzenie, dopóki doszczętnie nie postradał umysłu. Dziękuję ci serdecznie, Adichor.
Ostatecznie pozostali przy nim tylko jego giermek i samotny wilk. Umiejętności lwia gotowość. W postawie tej normalny atak powoduje wypad z uniesioną tarczą, a silny prowadzi uderzenie. Okej. O, to ciekawe. A pokaż, jak to wygląda. O! Patrz! Ale ładnie wygląda, nie? Wizualnie taki jakby od jakiegoś Spartanina. Gladiator, no. Gladiator. Gladiator. Jeszcze coś mi wypadło. Dusza, nie? Dusza siostry Fridy. Dusza siostry Fridy, jedna z przesłanek potęgą zaspaczonych dusz. Służy do zdobywania... Fridy była pierwszą popielną istotą, która odwiedziła obraz, ale wraz z dobrym ojcem postanowili podążyć drogą zgnilizny zamiast ognia. A widzisz. A widzisz. Ale to tutaj nie ma duszy wilka nigdzie. Czy w tym DLC tak naprawdę to wszystko, tak? I można iść do drugiego. Mega DLC, ale ja podejrzewam, że to DLC nie było tak hop siup, jak to wyszło. Przecież to kurwa Frida ze starym to chyba zajmowało tyle czasu, co na długim DLC z 10 bossami u niektórych. Jeszcze jedna rzecz mi nie daje spokoju. Ta wieża. Na nią się chyba nie da wejść. A druga rzecz... Czy jeszcze coś tu mógłbym znaleźć? Zaraz zobaczymy. Na pewno są jeszcze poukrywane gówna i jakieś części, jakieś bronie gdzieś. Tylko rozdam punkty. Tak, właśnie mówię o tej gigadrabinie za mostem. Tam chcę jeszcze wrócić na sekundę. Ashen thou, then I am a thous. Very well, then take. Let these souls withdrawn from their vessels. Mayst thou thy peace. Kosy za duszę Fridy? A, to jej kosa, pewnie. Czekaj, zaraz zobaczymy jej kosę. Krokodylku, krokodylku, siemaneczko, co tam? Pokaż.
Kosy, kosy, kosy. Wielka kosa Fridy. Ale ona wymaga... Okej, punktów to i to. Wielka kosa. Jej księżycowe ostrze pokryte warstwą mrozu namalowanego świata z łatwością łamie tarczę. W obrazie kosa ta stanowi symbol utraconego domu, co może wyjaśnić, czemu Elfrida jej używa. Gotowość Elfridy. W twojej lewej ręce pojawia się magiczna kosa, co wraz z pierwszą umożliwia przyjęcie postawy szermierskiej. A, czyli to jest... Ona normalnie ma jedną kosę. Tak, ale nie mam statystyk, żeby to nosić. Ja mam na przykład... Brakuje mi wiary 2 punktów. I inteligencji 2 punktów. 4 poziomów mi brakuje, czyli 200 tysięcy punktów. Musiałbym zjeść wszystkie dusze demonów. Ona ma słabe skalowanie na... A można te kosy ulepszać? Do plus 1, plus 2 i tak dalej? Ty, zaraz, weź przedmiot. Mogę wziąć to, co tutaj leży. Czekaj, co? Pierścień czaszki. O. Bardzo wzmacnia piroma... Ty, nie, to nie to. Odporny na... Ej! Gdzie to jest pierścień czaszki? Wrogom jest łatwiej cię wykryć. A po co by to było? Do urozmaicenia se rozgrywki? Do utrudnienia, czy jak? Dziwne. Do utrudnienia pewnie. Dziwne, nie? Kurwa, te Dark Soulsy są takie dziwne trochę, że... Tu nie ma przedmiotów... Na ułatwianie tylko. Lore item? Jeden z przekształconych cudów oparty na esencji duszożercy. Wrogom jest łatwiej cię wykryć. Duszożercą zwano bestię, która, której nienasycony głód dusz służył zwiększaniu własnej mocy. Według sprawozdań, nawet po spaleniu jej plugawego ze zwłoku ohydy, swąd dusz na zawsze skaził okoliczne powietrze. A, że śmierdzi, że to jest pierścień, który śmierdzi śmiercią. Nosząc go... Okej, czaję już, o co chodzi. Ej, dobra, żremy duszę, widzowie. To nie możemy żreć tylko jednej, nie możemy żreć od... Uwaga. Żremy. Użyj wybrane. Dobra, czyli musimy tylko Fridy zostawić, tak? Ta kosa jest od Fridy? Jak go zabiłeś, to już nie kupisz tej kosy. Co ty gadasz za głupoty? Patrz. Jak nie, po pierwsze, ja go nie zabiłem. Patrz. Zobacz sobie. Tu. Kupuję tą kosę. Dobra.
A co to jest, że on ma w ręku jakąś pałkę jeszcze? Czekaj, to jest ten atak? O! O! Ty, a ta kosa jest bardzo długa zresztą. Ona jest chyba ma większy zasięg niż moja. Zastanawiam się, czy iść, czy żeby do używania jej. A pokaż, co trzeba do jej ulepszenia. Na początku nie za dużo rzeczy. I nie można zaklnąć broni, nie? Bossa. Nie można. Pretty be careful. Ło! A czemu jestem taki przeciążony? Co się stało? Ona jest taka ciężka? Nie mam statów na umiejki. No dobra, ale poczekajcie. I teraz tak zróbmy. Czy ja jestem w stanie zdobyć, kurwa, 200 tysięcy dusz za te dusze, co tu mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No chyba jakbym zjadł je, to bym dostał, co? Respekt statów? O, nie wiem, jak się to robi. Czy będzie stream z Adamcym? A czemu miałby być? Adamcy ma bana przecież. A, czyli mogę zobaczyć w sklepie, ile jest jaka warta. Ale ona dusz... A, tu są. Czyli tak. 20, 40, 55, 70, 80, 100, 127. Zabraknie. Ashen One. To co, to może po prostu pogram moją kosą? A jak będę miał levele, to wbijemy, nie? Respek. Jaki sos, jak ci się najbardziej podobał do tej pory?
Chyba Dark Souls 3 mi się najbardziej podoba aktualnie. Jest jeszcze taki Lies of P, ale Lies of P to jest taki... Kurwa, to ciężko tak powiedzieć, bo on mi się podoba pod wieloma względami, ale Dark Souls, ze wszystkich Dark Soulsów mi się Dark Souls 3 podobają. A ze wszystkich Souls-like'ów to Lies of P mi się podobał. Ale ze wszystkich Dark Soulsów serii, czyli 1, 2 i 3 z dodatkami, no to trójka na razie mi się najbardziej podoba. Czy będę grał w Elden Ringa? Kiedyś pewnie podejdę do Elden Ringa, że będę chciał go przejść. Tylko że no, cóż. Czasu trzeba, bo tam ta gra wymaga czasu, Elden, nie? Duży świat. Słuchajcie, ja wam jeszcze tylko teraz jeszcze powiem, bo tam było dużo takich pytań, czy zagram w Bloodborne, czy zagram w Sekiro, czy w jakieś inne. Problem jest taki, że ja uwielbiam ten średniowieczny fantasy, taki właśnie dark fantasy świat, czyli to, że tu są rycerze, że jest magia, że są smoki, że jakieś bronie, kurwa, ogromne miecze. A na przykład taki Bloodborne to już jest trochę inny klimat, nie? Inne bronie są, inni bossowie. Sekiro to w ogóle już związane jest z konkretną kulturą, nie? I dlatego ciężko mi jest się zdecydować, więc taki Elden to się wydaje mi najbliższy, co by mi się mogło spodobać może. Będzie tier lista bossów, ale jeszcze muszę DLC-ka zrobić, wiesz? Dobra, to co? To idziemy. A jak się ten respekt statów robi, widzowie? Bo ja bym sego kurwa... Ja bym se parę statów pozmieniał, no ale... Ashen were thou, then call I am of thoust. Very well, then take me. Poczekajcie. Manifestations of disparity, elucidated by fire, burrow deep within me, retreating to a darkness beyond the reach of flame. Let them assume a new master. Ale ona mnie skasuje do zera, czy będę mógł je... Bo muszę zapamiętać, jak ja chcę te staty zrobić. Elden mi się spodoba. Zobaczymy. Retreating to a darkness beyond the reach of flame. Let them assume a new master. Inhabiting ash. Casting themselves upon new forms. Fota telefonem, to se zrobię. A coś mnie kosztuje ten respek? Dobra, zobaczmy to. Dobra, widzowie, i teraz tak. Podróżuj, gdzie? Do jakiejś katedry, tak? Katedra głębin? Tu. Nie. Tu? Biskupi, kaplica oczyszczenia pewnie. Czy nie? Każdy respekt kosztuje 100 widzów. Nie. Czekaj, gdzie to trzeba iść? Tu gdzie jestem, czy nie? Czy w innym miejscu? Widzowie. Kojarzysz ten kościół z biskupami głębin. Musisz pójść tam na dach. Dalej się ciebie poprowadzi, o ile chcesz, ten respekt statów. No tu, no. Ale to biskupi głębin. To tu, to trzeba do biskupów głębin, czy... Czy do kaplicy oczyszczenia? Skąd mam startować? Jest git.
Dobra, czyli drzwiami trzeba iść. Czekaj, tu? Tu jest gigant. I co kurwa się gapisz? Ty co on jest? Co mu jest? Nie, zepsuty jest pulsometr, wiesz? Muszę go restartować. Nie zwracaj na to uwagi, że jest 110. Teraz go zrestartowałem. A, dobra. Może tu mam iść? Cześć, spocone. O, jest coś. Nie, to jest jakieś... O kurwa, samobójca, piromanta. Nie ma na razie nic. Czyli tu muszę iść, tak? Dobra, teraz jest pytanie, czy do góry? Czekaj, w prawo? Zaraz zobaczymy. Muszę zejść na sam dół, czekaj. Muszę zejść na sam dół katedry, tam gdzie gigant stoi. Gigant idzie, olbrzym idzie. Tak?
Siema, olbrzym. Muszę zejść na sam dół. Ale muszę jednak tędy przejść. Bo tu nie ma drugiej windy. Dobra. Ja zwiedzam. Dobra, i teraz tak. Gigancik mnie nie lubi. Uwa, gdzie tu jest przejście w bok? O kurwa, olbrzym idzie. O, jest. I tu ponoć gdzieś ktoś teges, tak? Tu jest inny olbrzym. Tu jest olbrzym. Rzuciłem bombą z nerwów. Wiem, że tam itemy leżą jakieś, no. Ale to są dusze, nie? A, olbrzym się budzi. Olbrzym idzie. Zobaczmy. Oho, olbrzym idzie. A te schody tam? No ale mam tam iść? Tymi schodami? Nie, to mówiliście o jakiejś windzie. O! Skrócik. Nie, to nie tutaj. Nie rób tego. Kurwa, to gdzie ja mam iść? Tu jest coś.
To jest to do kaplicy boczne wejście. A. Co, dobra robota? Kto spadł? Co spadł? A to są te drzwi, nie? Ich nie można tu otworzyć. Aha, że zszedłem. A miałem nie spadać. O ja pierdolę. A miałem gdzieś indziej iść. Siemka. Pokonałem Fridę, pokonałem. Pokonałem falę. Pokonałem Fridę. Siema Pidżam. Pidżam, co to mi ludzie o Poe ciągle gadają? Co się w Poe dzieje, że jest poruszenie? Pierścień głębin. No. Trzeba zabić w dzwon? Nie, trzeba przejść tędy. Tutaj? Wskakujemy, widzowie? Nie, no chyba nie. Ale tak to wygląda. Jakby trzeba było iść. Widzicie? No ewidentnie. To gdzie my później pójdziemy? Tam jest mobek. Tu jest jakieś wejście do środka. A wyjebało live'a. Dobra, moi drodzy, jesteśmy tu. O, i teraz tak, z tego co widzę, tam jest jakiś rycerz. Pewnie da się ich wyrzucić jakoś. O kurwa, no!
Jak ja bym miał przejść teraz... Słuchajcie, jak ja bym miał przejść teraz tą całą kurwa trasę... Znaczy, jak ja bym miał przejść tą grę Dark Souls, nie? 3 na nowo. Tak, żeby zrobić to jak najszybciej, żeby i no do bossów, to dalej bym nie wiedział. Nie wiedziałbym, gdzie się idzie do bossów. Do może pierwszych dwóch, trzech. Jest tak rozległa gra. Dobra, jest jeszcze taka opcja, że wezmę sobie łuk i ich spuluję. Dobra. Dobra. To nie tu. Dobra. Idziemy, idziemy. Olbrzym idzie. Olbrzym idzie. Tu chodzi jakiś olbrzym jeszcze.
Arablest, coś co? Co to mi spadło? Jakaś to jest item? Jakaś broń. Co się stało z paskiem zdrowia? No przecież w Soulsach jak zginiesz, gdy jesteś człowiekiem, to przyjmujesz wtedy inną postać i ona niestety nie ma, ta postać, słuchaj, pełnego zdrowia. Musisz człowieczeństwo mieć, żeby mieć pełne umiejętności. Poświęcony klejnot. Dobra. Czy tutaj musimy gdzieś wskoczyć? Idziemy zobaczyć. Czy jesteśmy stąd w stanie zejść niżej? Zaraz zobaczymy. Widzę takie jedno miejsce. Takie ze świeczkami. To jest jedyne takie, które podejrzewam. Te. Chyba zjebałem. I to nie tutaj. A gdzie jest jeszcze inne? Tutaj? Czyli muszę się przed nią... Może muszę się ukorzyć przed nią. Może zeskoczyć mam. Nie widzę. No bo ona tutaj jest, jakaś posąg taki. A gdzie ja mam zeskoczyć? Po prostu tu? Na to? Idą. Twoi starzy. Tu coś jest teraz. A, takie coś się wydarzyło. To nic nie daje. Tu możemy iść do góry. Wrota. Dolicz deda. Doliczę deda. Dobra, drzwi otwarte. Urządzenie nie rusza się. Winda jest na dole. Wracaj tam, gdzie spadłeś? Dobra. Talizman pojedynkowy. Do góry.
Rysik. Gluty. Jeszcze coś było na środku, nie? Był talizman. Kilo w pustyni, korona pustyni. Matka odrodzonych. Palce Rosarii. Ofiaruj blady język. Przydziel ponownie cechy. Zmień wygląd? O. Tak. Dobra. O matko. Dobra, i teraz tak. Witalność. Dobra, ja sobie zrobiłem zdjęcie. 38 było. A, czyli to jest przed respecem informacja, jaka była. Dobra. Potrzebujemy wiary 11, inteligencji 11. Nie wiem, czy tego szczęścia potrzebujemy? Nie, okej. Okay. I teraz tak. Musimy minus poziom 12. Czekajcie. Aha, dobra. Zręczności, wigor. Wigor damy 14. Wytrzymałości i witalności. Tak. Tak. Wigor. Tak się zastanawiam. Inteligencji 12 potrzeba, tak? Inteligencji 12? Do tej broni? Pokaż. Okej. No dobra, ale ogólnie chyba tak zostawimy statystyki. Bo chcę, żeby mieć siły, bo skaluje mi się pod zręczność kosy i niezależnie czy ta kosa, czy inna. Mógłbym witalności wziąć i dać jeszcze w zręczność. Dobra. Zatwierdźmy. Dobra, i teraz załóżmy sobie kosę. Kosa, kosa, kosa. Dobra. O, ale movement. Oho.
Takie! Tak, to był za manem atak, no. Ty, dobra, idziemy sobie ją jeszcze ulepszyć. Dzięki za podpowiedź. Idziemy jeszcze ją ulepszyć na maksimum, jak się da. I będziemy najwyżej grali albo tą kosą, albo inną kosą, albo tamtą kosą. Albo ta, albo tamta, albo ta, albo tamta. Dobra. Wzmocni. Ty, kurwa, czekaj, bo jestem... Gdzie ta moja wspaniała kosa? Ja nie widzę jej. Ślepy. Tu. I co, to tyle? Do ilu ja ją wzmocniłem? Te bronie z bossów tylko do plus 5 można, tak? Dobra. I teraz porównajmy sobie obrażenia tej kosy z tą kosą. Z Korwinem. Pokażcie kosę Korwina. I teraz tak. Kosa Korwina. 179 plus 238 fizycznych. Kryta ma, tak, krwawienie, skalowanie, S pod Dexterity. Cieszę się, że jesteście. Kezigo jest szefem od 13 miesięcy. Siema, Dawid. Kurde, ona może być dobra, tylko nie wiem jak to skalowanie, bo jest gorsze skalowanie. Ona pod Inta tutaj się skaluje. Dziękuję bardzo, Kezigo, dziękuję za 13 miesięcy, witam. I ona ma obrażeń fizycznych 200 plus 200 plus magicznych 140 plus 23. Zobaczymy. Idziemy kogoś ubić. Spal kości czempiona. Co to było? Co ja zrobiłem? Czemu spaliłem kości czempiona? Znaczy, co się wydarzyło? No nie mów, że ja... Nie wiem, że sobie zepsułem grę. Nie, nic nie zepsułem se, tak? W mojej rozgrywce. Nie no, mam nadzieję. Dobra, dobra, dobra. A, do PvP, ale ja gram bez.
spokojnie. Dobra. Dobra, 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 widzowie. Dobra, tutaj kończymy. Pozdrawiam Bonko Live, moi drodzy, i będziemy lecieć z kolejnym DLC. No,